Trzęsienie ziemi w klubie z Ekstraklasy? Czy Warta doczeka się stadionu? Lewandowski może latem zmienić klub? Niesamowite rzeczy na konferencjach reprezentacji Polski. A ja witam Was na kanale Jeden w tygodniu i zapraszam na podsumowanie newsów z ostatnich dni. Na początek zajmiemy się tematem Krakowi i trzęsienia ziemi w tym klubie. Dużo mówi się o tym, że Krakowia nie przedłuży kontraktu z Jackiem Zielińskim i od nowego sezonu doczeka się nowego trenera. Potencjalnymi następcami Zielińskiego w Krakowi są Marek Papszun czy Dawid Szulczek z Warty Poznań. Krakowia w tym roku w sześciu spotkaniach zdobyła tylko 7 punktów, a jedyna wygrana pasów to ta z Radomiakiem 6 do 0. W tej chwili znajdują się 4 punkty nad strefą spadkową. W rozmowie z jedną z gazet. Prezes Krakowi Mateusz Druszcz mówi, że w tej chwili koncentruje się na tym, by pomóc tenerowi opanować obecną sytuację. Dodał również, że nie będzie odnosił się do medialnych spekulacji oraz że kłamstwem jest to, że rozmowy z którymkolwiek z kandydatów dobiegają końca. Także przed Krakowią bardzo ciekawy czas. Temat budowy nowego stadionu Warty Poznań wraca jak bumerang. Kibice po prostu domagają się nowego obiektu w Poznaniu, bo Warta od awansu do Ekstraklasy gra na obiekcie w Grodzisku. Teraz sprawa ruszyła do przodu, przynajmniej tak wydaje się po wpisie na stronie Poznańskich Inwestycji Miejskich. Pojawił się tam dokument sugerujący, że budowa może wystartować niebawem. Dokument ten zawiera zawiadomienie o zamiarze przeprowadzenia konsultacji rynkowych w związku z budową nowego obiektu. Z dokumentu wynika również, że wykonawca będzie miał 3 lata na wybudowanie obiektu od momentu podpisania umowy. Obiekt będzie gromadził 4,5 tysiąca kibiców, a wartość inwestycji to około 250 mln złotych. Prawdopodobnie to zrobi Lewandowski latem według medialnych spekulacji w Hiszpanii. Ruben Uria, taki hiszpański dziennikarz na swoim Twitchu rzucił informację, że Atletico będzie latem szukać napastnika, a Lewandowski jest w ich orbicie zainteresowań. Media od razu podłapały temat i podały te informacje dalej, jednak trudno sobie wyobrazić, że Polak zmieni Blaugranę na Atletico, chociażby z tego powodu, że deklaruje jasno, że chce zostać w Barcelonie na przyszły rok oraz to, że w klubie czuje się znakomicie, co udowodnił swoim popisem w ostatnim meczu. Dla budżetu Barcelony taki transfer Lewandowskiego byłby ogromną ulgą, bo jednak włożenie pieniędzy na jego pensję, gdzie każdy grosz ogląda się dwa razy, no może być pewną sprzecznością. Także chociażby z tej perspektywy transfer Lewandowskiego byłby jak najbardziej zrozumiały. Perspektywy strzeleckiej nie do końca. Reasumując, Atletiko chce Lewandowskiego, chociaż pojawiły się informacje, że będzie rozważało również kandydaturę pozyskania Jao Feliksa. A na koniec nietypowe rzeczy dziejące się na konferencjach reprezentacji Polski. Ostatnio Robert Lewandowski został zapytany o to czy jest żugajką, na co Lewandowski, co widzimy we vlogu na łączna z piłka, stwierdził się, że te pytania są żenujące, jakby to, co wrzuca na TikToka, nie było żenujące. Tym razem sprawa tyczy się konferencji, w której udział brali Marczuk i Moder. Moder w momencie opowiadania, jak radził sobie z powrotem do zdrowia, zobaczył dziennikarza, który nagrywa coś telefonem tuż przed jego twarzą. Dziennikarz został wyproszony z konferencji. Tłumaczył się z tym, że chciał mieć dobre ujęcie, bo dawno nie był na... Konferencji reprezentacji Polski, podobno kilka lat, nie wiadomo kto to jest. Tłumaczył się tym, że chciał mieć dobre filmowe wejście na materiale. No, na pewno miał filmowe wyjście z materiału. A na dzisiaj w odcinku to tyle. Widzimy się na shortach. Trzymajmy kciuki jutro za naszą kadrę i widzimy się też po meczu. Dzięki za uwagę i do następnego.